tym gronie, również z prezydentami burmistrzami, ale także z prezesami spółdzielni, to jest wynik tego, że tylko i wyłącznie, jeżeli będziemy pracowali wspólnie, to możemy osiągnąć sukces. I tutaj taki może przydać, nie będę podawał nazwy, ale podam przykład, że jak się rzeczywiście chce, to można na własnym podwórku przeciwdziałać. A mianowicie jedna ze spółdzielni zauważyła, że na jej terenie funkcjonuje sklep, w którym jest automat z dopalaczami. Ponieważ zrobił się dosyć duży szum, okazało się, że ktoś się zainteresował i powiedział, że w takim razie likwidujemy tą przestrzeń i spółdzielnia chce mieć w tym miejscu trafik. Właściciel tego sklepu od razu się zorientował i zlikwidował automat z dopalaczami. Także takich przykładów, że bez konkretnych przepisów prawa, a tylko dlatego, że chcemy, że nie chcemy czegoś na swoim terenie, możemy działać.